Thiba to jedno z miast leżących na jedwabnym szlaku. Stare miasto w całości otoczone jest 17-wiecznym ceglanym murem o 10-metrowej wysokości i długości 2800 metrów. Kompleks Ichankala, czyli ufortyfikowane wewnętrzne miasto, to jeden wielki zabytek. Cały kompleks został w 1990 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pomnik Muhammada ibn Musy Choreznego, wybitnego matematyka z VIII wieku. Stosował system dziesiętny i to dzięki niemu cyfry arabskie dotarły do Europy i wyparły cyfry rzymskie. Do miasta prowadzą cztery bramy. To brama zachodnia, nazwana Bramą Ojca. Minaret Kalta Minor o średnicy 14 metrów i wysokości 25 metrów. Zewnętrzną powierzchnię minaretu pokrywa pasowa dekoracja wykonana z tureckich płytek. Madrasa Muhammada Amin Khana z XIX wieku, największa w Azji Centralnej. Wewnętrzny dziedziniec madrasy. Kunia Ark, czyli stara forteca, to pałac Hana zbudowany w XVII wieku. W XVIII wieku został zburzony w czasie najazdu Irańczyków i odbudowany w latach 1804-1806. Pałacowy meczet. Sala tronowa. Przed salą miejsce na rozstawienie jurty. Podpórka pod książki. Można ją ułożyć w 9 pozycjach. W głębi minaret Islam Hodża. Brama wejściowa do mauzoleum Muhammada Pahlavana. Żył on na przełomie XIII i XIV wieku. Był rzemieślnikiem wykonującym futrzane czapki, utalentowanym poetą, a także zapaśnikiem. Mauzoleum obecnie jest miejscem pielgrzymek. Madrasa Islam Hodża. Minaret Islam Hodża ma 57 metrów wysokości i jest najwyższym minaretem w Hiwie. Zielona kopuła wieńcząca mauzoleum Muhammada Pahlavana. Madrasa Ala Kuli Khan, wybudowana w połowie XIX wieku.
brama od strony wschodniej, nazwana Bramą Niewolników. Madrasa Kutluk z początku XIX wieku. Wnętrze pałacu Taj Hauli, zbudowanego w pierwszej połowie XIX wieku. Sufity są wsparte rzeźbionymi drewnianymi kolumnami osadzonymi na marmurowych bazach. Dwukondygnacyjny harem z dużym dziedzińcem. Wejście do meczetu Dżuma, który istniał tu już w X wieku i został przebudowany w końcu XVIII wieku. Tworzy go ogromna sala o wymiarach 55x46 metrów, której płaski dach wspiera 212 drewnianych kolumn. Panorama murów obronnych i całej starej Hiby z wieży pałacu Kunia Ark. Wieczorny spacer po mieście kończący pobyt w Hiwie.